Nie było to wypracowane tak, że uczestnik Mistrzostw Świata Olimpijczyk dostaje po prostu jakąś zapomogę czy jakąś rentę. Tylko medaliści olimpijscy, czyli albo złoto, srebro, albo brąz, dostają swego rodzaju nagrody za ten medal olimpijski. A o takich jak Krzysztofia, który też był wspaniałym skoczkiem, ale akurat nie osiągnął tych sukcesów na miarę medali, no to się zapomina. Choć nie było Puchary Świata, ale te zawody po świecie też się odbywały takie same, nie? I były po prostu tylko dziękuję, do widzenia, dyplomik i wyglądało po prostu, że ze złości na nasze władze i takie inne tam sprawy w tym sporcie naszym poleciały na śmietnik. Wszystkie medale? Wszystkie medale. I nie masz żadnego, ani jednego? Nie mam ani jednego. Ani jednego dyplomu? Ani jednego dyplomu. Dyplomy są pod podłogą. Jak się tam znalazł? Na ocieplenie. Chce on mi zebrać, on jest bardzo ambitny. Jak była ta aukcja, że to, że tamto, że się dowiedzieli, że Adam jest w tym szpitalu, że jest ciężko chory, to on nigdy o nic nie chce prosić. Przepraszam, to jest dla mnie przykre. No i nie dokończyli tej aukcji. To były bardzo przykre wywiady. I on wtedy się zdenerwował i powiedział, że nie chce, nie chce nic. Mówi, zrobiłem dla sportu bardzo dużo, a sport dla mnie nie. Nie mieli na diety dla nich, to ja mu musiałam kiełbasę dawać, jak wyjeżdżam na wyjazd. Bo się okazywało, że diety zabierali działaczy. Ich jechało 4, a działaczy jechało 16. Taka była prawda. Pierwsze miejsce Krzysztofiaka, Mistrzostwa Polski w narciarstwie. Krzysztofiak wygrał z konkursu skoków w Czechosłowacji. 4. tytuł Krzysztofiaka. Mieszka z Zakopanem tuż przy Dużej Krokwi. Mówią o nim więc, że urodził się na skoczni. Zdobył 6 tytułów Mistrza Polski Juniorów oraz brązowy medal Mistrzostw Europy Juniorów w 1969 roku. Do czołówki seniorów dostał się już w 1970 roku, lecz większe sukcesy zaczął odnosić w sezonie 70-72, wywalczając Mistrzostwo Polski Seniorów, srebrny medal na Spartakiadzie Armii Zaprzyjaźnionych. Wygrał duże konkursy na Memoriale Bronisława Czecha, 4. miejsce podczas lotów w Wikersund. Te ostatnie zawody wywarły na Krzysztofiaku ogromne, wielki wpływ, odbijając się korzystnie na całej jego dalszej karierze. To niech będzie ten. Piąteczkę. Cholera. Okna kleiną na biało. Z
wszystko też trzeba przeszlifować troszkę i... No i partie będą jak nowe. Ja mówię, czemu się trzeba załamywać? Nic się nie trzeba załamywać, tylko po prostu trzeba myśleć o tym, co będzie. Jeżeli byśmy jest się farba chcieli... nowa, nowe ściany, nowe wszystko, mieszkanie. Nowe mieszkanie. Przyjedziecie później, nie poznacie tego mieszkania, bo wszystko jest wyprane, wszystko porobione, no my to wykończymy i będzie naprawdę fajnie. Będzie super. Jeszcze daj mi górę. No, pewnie. Dawaj. Koniec. No. O Jezu, już poszli. Trudno wracać do dawnych czasów. Życie idzie naprzód, są duże wymagania, są olbrzymie widowiska i to, co było, to było. To się już nie liczy. To jest historia.